Witam Was, moi drodzy, w nowym odcinku na moim kanale i dzisiaj wspólnie otworzymy kolejny kalendarz adwentowy. Ten akurat jest demo i był za jakieś 130 zł. No i co? Tak się prezentuje w środku. Więc zostawcie łapki w górę i zaczynamy otwieranie tego to kalendarza. Zaczynamy od pierwszego okienka. Tu mamy jedyneczkę i zobaczymy, co w niej będzie. O, już na początku. I to, co mnie zdziwiło, czego nie było w ostatnim kalendarzu, z tego co pamiętam, mamy tutaj lakier. On jest w takim kolorze... O, takim... bordowym, powiedziałabym. Akurat powiem Wam, że ja zbytnio nie maluję paznokci. Tutaj mam odżywka, bo jakiś lakier bezbarwny, więc myślę, że ten lakier podaruję mojej mamie. Tak on się prezentuje. No ale na pewno to jest taka fajna rzecz w kalendarzu, bo akurat na Wigilię się przyda. I teraz przechodzimy do okienka drugiego. Tutaj mamy dwójeczkę. Powiem Wam, że taka malutka coś ta dwójeczka. Ciekawe, co tam będzie. W dwójeczce mieliśmy taki oto cień do powiek. I teraz Wam pokażę, jak się prezentuje ten kolor. Chociaż powiem Wam, że on w kamerze się wydaje taki złotawy, a na rzeczywistości jest taki bardziej brązowy. Czekajcie, Wam pokażę. O, tak się prezentuje. Tak, tylko jakieś takie wakacyjne bransoletki, to już święta. Ale powiem Wam, że ładny kolorek i bardzo się fajnie błyszczy. Powiem Wam, że okienko numer 2 bardzo fajne, bo akurat pamiętam, że w tamtym kalendarzu chyba było tylko takie, wiecie, taka paletka cieni, to jest takie fajne, takie małe, poręczne, więc można zawsze sobie do torebki włożyć. Sobie właśnie teraz zdjęłam bransoletki, bo stwierdziłam, że one mi przeszkadzały. Akurat tą z koniczynką nie, więc przechodzimy do okienka numer 3. Już widzę i jest takie dosyć, powiedziałabym, podłużne. A co w okienku numer 3? Mamy taki glitterowy pędzelek, już mam z tego pakowania. I to jest pędzelek do nakładania cieni, do powiek. No fajny, taki milusi w dotyku, no i oczywiście z brokacikiem, taki fajny glitterowy. Więc taki pędzelek mieliśmy w okienku numer 3 i teraz przechodzimy do okienka numer 4. Czwóreczka mamy tutaj, więc sobie ją otwieramy. No a w czwóreczce, co tutaj mam? To chyba jakieś pielęgnacje, powiedziałabym. Mamy serum do twarzy. I zobaczmy sobie właśnie, jak pachnie. Zapachu jego takiego nie, taki bezzapachowy, powiedziałabym. Taki, no wiecie, taki po prostu bezzapachowy, ma to chyba tyle na nosie. Więc serum do twarzy, tak ono się prezentuje. Fajna taka miniaturka, więc idealna, myślę, że na jakiś wyjazd. I teraz przechodzimy do okienka numer 5. Tutaj. A w piąteczce tutaj mamy... A, nie pędzelek. W piąteczce mamy taki multistick. Jestem ciekawa, co to będzie, bo to jest, właśnie to jest napisane, że jest do policzków, do ust i do oczu. Ale, ale fajne. Czyli taki to ma kolory. Można na usta. Można też na policzki i być to chyba z takim, się zdaje. Nie, powiem Wam, że git, w sensie w obiektywie w ogóle było plama taka totalna, ale w rzeczywistości akurat tak się to ładnie rozłożyło. Powiem Wam, że fajne, no czy tego nie nałożę, ale bardzo fajne takie, powiedziałabym, że przydatne, bo wiecie, bo to znamy tak naprawdę trzy rzeczy w jednym. Więc to było w piąteczce i teraz przechodzimy do okienka numer 6, czyli do Mikołajek. Ciekawe, co nam ten Mikołaj przyniósł. Tutaj mamy szósteczkę, więc zobaczymy, co w niej mamy. To ma nie żaden kosmetyk, tylko co to jest? Moi drodzy, i tym razem to nie był kosmetyk, tylko to jest, uwaga, gąbeczka. Więc taka fajna gąbeczka nam się trafia na Mikołajki. I powiem Wam, że bardzo ładna. No. W sumie nietypowy kształt, nigdy nie widziałam gąbeczki do makijażu w kształcie choineczki. Jeszcze fioletowa, nie zielona. I teraz czas na okienko numer 7. Ciekawe, co może być? Obstawiajmy. Może jakiś błyszczyk, o. O, czyżby kolejny jakiś, wiecie, ten? Myślałam, to jest właśnie na kolejne, o, multistick, ale tym razem mamy lipstick. Oho. Widzisz ten kolor? On jest taki dosyć ciemny. A zobaczmy, jak on wygląda. O, tutaj właśnie on jest. Powiem Wam, że w opakowaniu wydaje się być bardziej ciemniejszy niż tutaj właśnie na ręce. Fajny kolor. Właśnie ja powiem Wam, że nie lubię jakichś ciemnych pomadek. Teraz zobaczymy właśnie, jak ten kolor będzie wyglądał na ustach.
Niech mi zdaje godę. Ale pojawiam się teraz, maluję usta i to pachnie taką herbatą. Taką herbatą owocą mi się zdaje. Ej, ładny zapach, powiem wam. Na usach tak się, wiem, że nierówno jest pomalowane, ale ładny kolor. Trochę myślałem, była jagód, zjadła wiecie, jakieś jagody, ale według mnie akurat spoko. Dajcie w komentarzach, czy wolicie właśnie takie pomadki w jaśniejszych odcieniach, czy w ciemniejszych. A teraz przechodzimy do okienka numer 8. Tu chyba będzie mi się zdaje, tu będzie jakiś już błyszczyk. Taki będzie wyciskany, taki nawet kształt jest tego okienka. O, jednak nie. No i się myliłam, w okienku numer 8 nie mamy błyszczyka wyciskanego, tykamy bazę. Bazę pod makijaż i już wam pokażę. Ciekawe jaki... Ona jest taka ponoć blur. Więc zobaczymy jak ona się prezentuje. Blur. Nie, a to właśnie trzeba zobaczyć właśnie z makijażem wyglądało. Ale powiem wam, że te kosmetyki bardzo ładnie pachną. Czy ta pomadka, czy właśnie ta baza bardzo ładnie pachną. No i tak, teraz sobie podesnie, to sobie zobaczymy jak będzie wyglądało. No i co teraz, moi drodzy, już czas na okienku numer 9. Co by to mogło być? Jakiś mini pędzelek? Coś tam sobie bym obstawiała. O, jednak nie. Jednak to nie jest mini pędzelek, tylko pęseta. Czy w tamtym okienku była w tamtym kalendarzu była pęseta? Nie pamiętam, teraz nie kojarzę, ale chyba... Chyba nie było. Dajcie w komentarzu, jeśli pamiętacie. Właśnie już zapomniałam. Właśnie, czy tam była pęseta. O, taka fajna. W śnieżynki. Wiecie, już tak. Taka w śnieżynki. Pęseta. Ale pęsta jest bardzo fajnie, więc teraz przejdziemy do okienka numer 10. Tutaj mamy dziesiątkę, od razu pod dziewiątką. No i co tutaj będzie? Też takie w kształcie właśnie pędzelka. Tu będzie pędzelek, aby jakaś konturówka. Kto oglądał ostatni odcinek z kalendarzem, pamiętacie, mówiłam, chciałam trafić właśnie kredkę do łos. Niestety w tamtym kalendarzu jej nie było, ale myślę, że w tym będzie. No i sobie otwieramy. Co jest? To, moi drodzy, nie jest kredka do ust, ale taka kredka do oczu. Ona właśnie wodoodporna. I zobaczmy, jaki będzie miała kolor. Może teraz tutaj. Tak się prezentuje ten kolor. Taki właśnie srebrny z takim połyskiem, bardzo fajny. Też w kamerze wygląda taki niebieski, ale w rzeczywistości jest taki szarawy. Taki... No, powiedziałabym nawet bardziej srebrny, więc bardzo fajny. Taka, wiecie, kredka. Pamiętam, że w tym kalendarzu też były właśnie kredki do oczu, była chyba brązowa, z tego co pamiętam, jeśli nie mylę. No, ale tym razem mamy srebrną, więc bardzo fajnie. No i czas na okienko 11. My to już otwieramy. O, ciekawa, co tym razem będzie. Zobaczymy. O. I tym razem mamy pilniczek. W tamtym... kalendarzu też był właśnie pilniczek i też coś kojarzę, bo też był z takim brokatem. O, tak się prezent, albo to było w innym, którym ja otwieram na Instagramie. Tak, tam też jest kalendarz, który otwieram, więc jeśli ktoś go jeszcze nie widział, to was tam zapraszam. I tam był inny, taki bardziej pielęgnacyjny, bym powiedziała. No i tak, to mamy z takim brokacikiem, a taki czarny i też trochę z takich drobinek. I teraz przechodzimy do 12 okienka. Tutaj mamy 12 i co tutaj będzie? Co to jest? To mi się kojarzy z takimi zapachami, jakieś zrobione świeczki, takie mniej więcej wyglądały. Czyli tutaj, moi drodzy, mamy takie 2-1, czyli lakier po prostu przeźroczysty i taką także, jakby powiedziałabym, nie że bastyku, wejść taką, co dajemy na samą górę już po malowaniu paznokcia. O, no wiecie, po prostu przeźroczysty po prostu, wiecie, lakier. O, tej akurat jeszcze jest. Więc fajna rzecz. W końcu jest bezbarwny lakier, to co ja lubię, jakoś nie lubię kolorowych. Kiedyś sobie pomalowałam, nie, jakoś mi się nie podobało, ale takie właśnie już odżywką albo po takim po prostu bezbarwnym lakierem. Więc teraz przejdziemy do okienka numer 13 i zobaczymy, czy będzie pechowe. No i tym razem, moi drodzy, mamy masełko do ust. Masełko do ust, które jest w podobnym opakowaniu, podobnym właśnie co ta baza. I teraz uwaga sobie, zobaczymy jak to wygląda. Tylko co to, które wezmę?
w momencie, gdzie ubycie opakowania z tej pomadki. A to akurat nie pachnie. Nie. Taki właśnie bezzapachowy produkt. No ale w końcu mamy właśnie ten no masełko tu do ust. 13 nie była pechowa, więc teraz przechodzimy do okienka numer 14. Co może być? Czekajcie, może jakaś mini paletka cieni. O, obstawiałabym tak. Jakaś mini paletka cieni. A co mamy? Nie mini paletka cieni, tylko to są po prostu naklejki na paznokcie. Tak one się prezentują, takie białe i kolorowe. Więc teraz przechodzimy do 15 okienka. Tutaj mam okienko numer 15 i powiem wam, że ono jest takie okrągłe. Znaczy, o, co tutaj będzie? Moi drodzy, mamy scrunchie. Coś w tym stylu, ty Kamilusia jest scrunchie. O. Zobaczmy, czy trzymam właśnie związane włosy. O. Proszę, mamy kitkę, tak się prezentuje. Więc taką oto scrunchie mieliśmy w okienku numer 15 i teraz przechodzimy do okienka numer 16. Od razu pod 15 mamy numer 16 i tu... Dobra, tutaj będzie konturówka, moi drodzy, bo to jest takie właśnie podłużne, idealna konturówka, jakaś może mini... No i moi drodzy, w końcu się doczekaliśmy konturówki. Mamy konturówkę, zaraz zobaczymy, jaki będzie miał kolor. No i tak, moi drodzy, prezentuje się kolor tej konturówki, bardzo ładny jest. Akurat powiedziałam, takie moje odcienie, fajny kolorek i w końcu się doczekaliśmy tej konturówki, na którą musiałam postawić jeden kalendarz, na którą musiałam poczekać jeden kalendarz i 15 okienek i w 16 okienku drugiego kalendarza znalazłam konturówkę, więc się bardzo cieszę i teraz przechodzimy do okienka numer 17. Zobaczmy, co tutaj mamy. A tutaj mamy, krem do rąk, jest nieciekawe, jaki będzie miał zapach. Pamiętam, kiedyś był taki, no średni, ale to właśnie nie w kalendarzu, chyba jakiś taki świąteczny. O. I co teraz zobaczymy, tak sobie może go nałożę, o. Normalny kolor, biały. I teraz zapach. Nie jest jakiś najgorszy. Taki git. Powiedziałabym git zapach, ale krem ogólnie sam sobie bez niczego zapachu fajny. No i teraz okienko numer 18. O taki ma dziwny kształt. Powiedziałabym jakaś wielka gąbeczka do makijażu. Albo taki puszek. Taki puszek. Co mamy? Co jest? To są po prostu takie płatki chłodzące pod oczy. Tak się prezentują. Myślę, to właśnie są te ocieplacze. Jednak okazało się, to nie są ocieplacze. Tylko takie serduszka. Bardzo fajne. Więc takie chłodzące płatki pod oczy mieliśmy w okienku 18. Teraz przechodzimy do okienka numer, uwaga, 19. No i okienko numer 19, czekajcie, widzicie. Co tutaj mamy? O, chwila. O, kolejny pędzelek. I tym razem mieliśmy pędzelek, uwaga, do eyelinera. Tak on się prezentuje. Tak samo Milusi. Fajny. No i także z brokacikiem. Taki glitterowy. Czyli już mieliśmy, uwaga, dwa pędzelki. Więc teraz wystawcie łapki w górę i przechodzimy do okienka numer 20. Tutaj mamy okienko numer 20. I co tutaj mamy? Czekajcie. I tutaj mamy kolejną kredkę do oczu, tylko że ta jest w takim, powiedziałabym, już jaśniejszym kolorze. Ona akurat w rzeczywistości, powiem wam, że ten opakowanie tylko zbytnie nie widać. Wydaje się, była srebrna. A jest taka, powiedziałabym, jak to, rose gold, coś ten deseń, ale akurat według mnie fajny kolorek. No i teraz, moi drodzy, czas na okienko numer 21. Ciekawe, co tutaj będzie. O, co tutaj mamy? W okienku numer 21 mamy taką mgiełkę nawilżającą. I zobaczmy teraz, jak ona pachnie. Ej, ładny zapach. Nawet bym powiedziała, że taki kwiatowy. Czekajcie, jeszcze sobie spciknę. Ej, nie, naprawdę ładny zapach. Tak. Więc teraz przejdziemy do okienka numer 22, czyli zostało nam już tylko dwa okienka do końca tego kalendarza. I zobaczmy, co tutaj będzie. W okienku numer 22 mamy taki lakier, ale powiem wam, w sensie, że w kamerze ten kolor lepiej wygląda, taki jabłko zielone, ale w rzeczywistości taka macza.
Taka ciemniejsza zieleń przy rzeczywistości, no ale kto lubi kolorowe jakie, temu się na pewno spodoba. Ja bardziej jestem fanką takich zwykłych, jak też wam mówiłam. Dobra, przechodzimy do okienka numer 23, czyli do przedostatniego. I co tutaj, moi drodzy, mamy? Nie jest to to samo? W okienku numer 23 mamy kolejny cień do powiek, tylko że tym razem ten jest bardziej w odcieniach takiego czerwonego. Już wam pokażę, jak on się prezentuje. Może tu. O, patrzcie, jaki ładny. Ej, nie, ten jest... O, tu będziemy odpowiadać okaz obok, tak. To jest ten pierwszy, a to jest ten drugi, no. To są właśnie te dwa cienie do powiek, tak one się prezentują. Moi drodzy, teraz nadszedł czas już na okienko numer 24. Powiem wam, że dzisiaj bardzo mi to szybko zleciało, otwieranie tego kalendarza. Więc zostawcie łapki w górę. Przechodzimy do ostatniego okienka naszego kalendarza adwentowego. I już widzę, że 24 jest takie dosyć duże. Może będzie jakaś paletka wystawiam. Jakaś paletka cieni. Otwieramy. Wow. W ostatnim okienku trafiła nam się paletka rozświetlaczy. I przepiękne one są. Zrobimy sobie teraz swatche, tylko czekajcie, a tu mam z tego. Tak się prezentują. Nie widzicie? A tego różowego powiem, że w ogóle go nie widać. On właśnie jakiś taki dziwny. On w ogóle jest taki tępy, on się teraz taki nawet brązowy zrobił. A zrobiłam go czystym palcem. Nie wiem, ale dziwny on jest. Akurat ten różowy, widzicie, jakoś tak, nie że się tak grudkuje, a widzicie to? Taki dziwny jest, ale ta jest za ten biały, dobra, czekajcie, ten biały sobie nałożyłem pędzelkiem. Pędzelkiem. Zobaczymy, jak wygląda na twarzy, nie tym, tylko o, tym. I... No, z tych palcem. Nie za dużo. Trochę za dużo. Ej, nie. Ej, przepiękny on jest ten rozświetlacz. A teraz ten złoty jeszcze. A tak się, o, ten złoty prezentuje. A różowy sobie nie wiem, gdzie mogę nałożyć, na przykład na nos. Dość ten różowy prezentuje, w sensie on... Nie, ale powiem, że ten biały jest bardzo ładny, no. Drodzy, to już koniec tego kalendarza adwentowego. No i powiem wam, że ten kalendarz zrobił na mnie większe wrażenie. Chociaż, no wiadomo, ten jednak więcej kosztował, ponieważ z tego co kojarzę, tamten kosztował w coś w granicach 60 zł. A ten już 130, więc znowu już teraz większa cena. Ale bardzo fajna rzeczy w nim były, jak dla mnie. Jedynie co, no jak dla mnie, akurat mi się tak zbytnio nie przydał. Ale wiadomo, komuś dam tak, taki prezencik mini przedświąteczny. Czyli te lakiery, no to nie są moje kolory, więc powiem wam, że według mnie bardzo fajny był ten kalendarz. Jak nawet za taką cenę za 130 zł. Zostawcie łapki w górę, dajcie znać, co wy sądzicie o tym kalendarzu. No i widzimy się w następnym odcinku, to na razie, pa!